Witamy Państwa bardzo serdecznie. Wybieramy się na spacer. Spacer będzie trwał około 15-20 minut. Nie jest słonecznie, także pieskowi nie powinno być aż tak gorąco. Ale testujemy bidon, który zakupiliśmy chyba charytatywnie. Taki oto bidon. To był bidon plus naklejka i taka rękawiczka do czyszczenia psa. Będziemy szli dookoła Wambley. To jest około 15-20 minut. Zależy, ile się będziemy Gusia zatrzymywała. Ostatnio, jak żeśmy szli, to bidon był potrzebny 3 razy. No i zobaczymy, czy dzisiaj też. Chodźmy, Gusia. Megusia, bo już trzymam. No niestety Megusia ma swoje plany. No niestety musimy się dostosować. Chyba szuka pewnego miejsca. No ale nie będziemy jej podglądać. Znalazłam. I zaraz do nas przybiegnie. Dawaj, Megusia. Ach. Biegnie, Megusia. Chodź. Na pewno chcesz się pić. Megusia, idziemy do wodopoju. Chodź. Jest to świetny pomysł. No pieski lubią pić, potrzebują pić. Nie wiedziałem, że nawet w takie dni, jak nie leje się żar z nieba, no jest ciepło. No pieski lubią pić i dowodem będzie pierwszy wodopój za chwileczkę. Megusia, chyba nie zrobisz mi psikusa. Specjalnie do tego filmu przygotowałem, dawałem do bidonu wodę. O kurze, jedną ręką to się to trochę ciężko robi. Jeszcze filmując. O, chyba rozpieprzyłem. Och, już. Jeszcze nie nalałem. Proszę Państwa, o. Spacer trwał. Tu mam nagrane 3:30, ale wyszliśmy trochę wcześniej. I już Megusia musiała się napić. No, napić jeszcze. Megusia. No, bo mi się dużo wylało. No. Już nie? Albo ja to zepsułem? Nie, chyba nie zepsułem. No ale jedną ręką to się to trochę ciężko robi. Ale już wiem, jak się to robi. Także to był pierwszy wodopój. Idziemy dalej. Megusia. I pomyślę sobie jakieś. Miałem pieska Marcela i chodziłem z nim 2 godziny i dopiero potem udałem wodę. Kurczę. No może nie 2, ale na pewno długo. No chodźmy, Gusia, tutaj. Będzie zaraz za rogiem drugi wodopój. No już połowę wylałem, ale chodzi o przetestowanie. Megusia jest najgrubszym pieskiem tutaj w okolicy, ale wcale się nie przejmuje. Chodź.
ostatnio zjadła pod żabką 400 gram friski. Jedno, drugie, trzecie, czwarte. No. Magusia to jest taki spacer ekspresowy. To jest drugi spacer. Bo babcia sobie zażyczyła wyjazd do banku. Zażyczyła sobie nie frajera, tylko szofera. Szofera, frajera, czyli mnie. Który będzie woził, otwierał drzwi. Klimatyzację 10 minut wcześniej włączał. No, co Begusia? Grzeczna coś jesteś, dzisiaj nie szczekasz na ludzi? Chodź. Zaraz będzie... Obchodzimy halę Wembley. Wembley Stadium. Jeden z największych stadionów świata znajduje się tutaj w Zabrzu. Mogłem to uwierzyć, jeszcze udowodnić napisem, ale no, zawaliliśmy, ale to nie to jest celem naszego filmu. To który to już wodopój drugi? Megusia, pijemy? Pewnie, że pijemy. Kurde. Żeby to nakręcić i... Och, Magusia mi pomaga. O, prosto z butelki. No, pij Magusia. No, jesteśmy 7 minut na spacerze. To znaczy tyle się nagrywa. Półtorej minuty wcześniej powiedzmy. I Magusia już dwa razy piła. A nie jest wcale... No jest ciepło, ale nie jest... Nie ma upału, a co dopiero w upał. No. Trochę to nieudolnie robię. Muszę do tego wziąć Michała Colombiano, periodista de Pablo. Dobra, idziemy. To był drugi wodopój. Bogusia. Gorąco pieskowi, co? No, to może pojedziemy się wykąpać wieczorem na Mikule. Nie no, potrzebuję mieć do tego osobistego dziennikarza, fotografa, który to będzie uwierzył, bo jedną ręką to nie jest to wcale takie proste. Szczególnie demonstrowanie zalet tego bidonu. Megusia, ile ty już ważysz? Przyznaj się. Megusia, już chyba ze 100 kilo ważysz. Megusia. Grubiutka jesteś. Musimy więcej biegać. Chodź, Megi. Chodź. Obiecałem spacer krótki, 15-minutowy. I obeszliśmy halę Wembley w Zabrzu. Nie Wembley, tylko Wembley. Ale to ci, którzy wiedzą, to wiedzą, że to jest Wembley, a nie
Wembley. To Magusia. Jeszcze zostało trochę wody. To zrobimy jeszcze jeden wodopój. Magusia. Czwarty chyba już wodopój zrobimy koło świetnika. Chodź, Meguś. Megusia. Megusia Bogusia. Chodź. Można to zawiesić, a ja się męczę. Tak, taki właśnie bidon można mieć zamontowany na spodniach. Chodź, bo kurwa, spadł. Czyli nie dokręciłem. Chodź, Megusia. Megusia. W czasie filmu nie da się odwrócić kamery. Chyba nie.